czas dzielenia się owocami ziemi. To także czas podziękowania dla rolników za to, że co dzień możemy cieszyć się świeżym chlebem. Dlatego też dziękuję wszystkim gospodarzom z naszego regionu za ofiarną pracę. To dzięki wam, drodzy rolnicy, nasz region może być brany za wzór dynamicznego, zrównoważonego rozwoju. Wszyscy wiemy, jak istotne jest pogodzenie interesów rolnictwa z potrzebą ochrony przyrody. A mówię to nie tylko tutaj, w sąsiedztwie unikalnych na skalę światową biebrzańskich bagien. Wiemy jednak, że pomimo coraz lepiej rozwiniętej infrastruktury związanej z turystyką wiejską, podstawą funkcjonowania tutejszych mieszkańców jest rolnictwo. Co prawda uprawa ziemniaków, z których tak znana jest ta okolica, ustąpiła hodowli bydła mlecznego oraz trzody chlewnej, jednak obserwując stan mijanych po drodze gospodarstw, chcę pochwalić zaradność oraz umiejętność adaptacji rolników do zmian. Doskonałym przykładem i wzorem do naśladowania są dzisiejsi starostowie, Bożynkowi, państwo Monachowie oraz państwo Kochańscy. Laureaci konkursów producenckich drobiu oraz trzody chlewnej. Zadaniem wojewódzkich władz samorządowych jest między innymi modernizacja terenów wiejskich, jak najlepsze wykorzystanie szans rozwojowych, jakie stwarza nasza przynależność do wspólnoty europejskiej. Dlatego staramy się wykorzystać wszystkie dostępne środki, czy to z programu rozwoju obszarów wiejskich, czy z regionalnego programu operacyjnego, aby również życie na wsi stało się łatwiejsze, atrakcyjniejsze. I tak się dzieje. Powstają dziesiątki kilometrów wodociągów, budowane są drogi, oczyszczalnie ścieków, świetlice. Powstają nowe ośrodki wypoczynkowe i gospodarstwa agroturystyczne. Budowane są orliki. Chciałbym wam za te wysiłki wkładane nie tylko w uprawę ziemi, czy hodowlę zwierząt serdecznie podziękować. Wzorem krajów takich jak Włochy czy Francja kładziemy nacisk na rozwijanie więzi łączących producentów rolnych z konsumentami. Należy bowiem dążyć do skracania łańcucha dystrybucji żywności, aby jak najwięcej środków pozostało w kieszeni rolnika i producenta. Jestem przekonany, że skutecznym sposobem na poprawę warunków życia każdego z nas jest zamożna wieś. Dlatego też korzystając z okazji gorąco zachęcam zebranych tu gości oraz wszystkich mieszkańców naszego województwa podlaskiego do kierowania się lokalnym patriotyzmem w swoich codziennych decyzjach zakupowych. Wiele z naszych produktów wyróżnia się smakiem i jakością, a dodatkowo są wytwarzane w oparciu o surowce z naszego regionu. Szukajmy ich w sklepach i na bazarach. Jako gospodarz województwa dedykuję wszystkim państwu następującą maksymę. Dobre bo polskie, a jeszcze lepsze bo podlaskie. Zadaniem władz województwa jest pomoc konsumentowi w dotarciu do wyjątkowych produktów z naszego regionu oraz wsparcie ludzi, którzy dążą do ich urynkowienia. Służą temu m.in. lista produktów tradycyjnych, konkursy Podlaska Marka Roku, nasze kulinarne dziedzictwo, uczestnictwo w krajowych i zagranicznych prezentacjach i targach oraz liczne szkolenia. Będziemy te nasze działania rozwijać, wzbogacając o nowe pomysły. Podsumowując, życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszego święta, aby chleb z naszego regionu w dużej obfitości gościł na naszych stołach przez cały rok. Dziękuję za uwagę.